Już od rana dyskutowaliśmy na bardzo ważne tematy dla rolnictwa i lubelskiego, i w ogóle ogólnopolskiego. Dyskusja była na Elizówce, bardzo ważnym miejscu dla rolnictwa w województwie lubelskim i miejscu, które zawdzięcza swój rozwój w ostatnich miesiącach właśnie panu ministrowi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu. Dyskusja była również poszerzona o udział wszystkich służb rolnych i Lubelskiej Izby Rolniczej, czyli przedstawicieli samorządu rolnictwa, i dotyczyła w ogóle tego, co dzieje się w ostatnich miesiącach w rolnictwie polskim i tych planów, które pan minister ma, i to bardzo dalekosiężne. Panie ministrze, bardzo dziękuję za wsparcie dla województwa lubelskiego, dla rolnictwa w województwie lubelskim i proszę uprzejmie o zabranie głosu. Program rolny Prawa i Sprawiedliwości, którego jestem współautorem, którego skrót przedstawiłem premierowi jako plan dla wsi, zakłada utrzymanie w Polsce również dużej ilości gospodarstw mniejszych. I może Lubelszczyzna ze swoją specyfiką będzie najbardziej beneficjentem, może w największym stopniu może skorzystać właśnie ze względu na swoją strukturę z tych wszystkich ułatwień, udogodnień, które wprowadziliśmy w postaci kolejnych ustaw i będą przyjmowane następne rozwiązania. Na czym to w bardzo dużym skrócie polega? Ano na tym, żeby każde gospodarstwo w Polsce, niezależnie czy jest gospodarstwem kilkuhektarowym, kilkunastu, kilkudziesięciu czy kilkuset hektarowym, miało możliwość produkowania i sprzedawania na dobrze zorganizowanym rynku. Problemy, jakie mieliśmy w ubiegłym roku, choćby na rynku owoców miękkich, a przecież lubelskie jest jednym z liderów, jest jednym z największych producentów owoców miękkich w Polsce. Problemy, jakie mieliśmy z jabłkami przemysłowymi, kolejny obszar aktywności sadowników w Polsce, tu w województwie, jeden z największych w Polsce, i szereg innych zjawisk gospodarczych wynikały z tego, że przetwórcy nie czują żadnego związku z rolnikami. Patrzą na chwilowy zysk. Województwo lubelskie ze swoją specyfiką tych stosunkowo drobnych gospodarstw, z ogromną, rozwiniętą produkcją sadowniczą, warzywną, z pracowitością swoich rolników, może być liderem właśnie przede wszystkim w sektorze owocowo-warzywnym. Oczywiście lubelskie to jest również tytoń, to jest chmiel, nie same warzywa, ale w sektorze owocowo-warzywnym to województwo jest jednym z kluczowych w Polsce. Dlatego stabilność tego rynku jest dla mnie szalenie ważna. Nie może powtórzyć się sytuacja i zeszłego roku, i bardzo często jeszcze z lat minionych, gdzie owoce miękkie czy jabłka są marnowane, bo przetwórcy mają swoją politykę. Nie to, że na te produkty brakuje zbytu na świecie. Nie. To cyniczna gra przetwórców powoduje, że chcieli od rolników wymusić jabłka po 10 groszy na przykład. Chociaż w rozmowach mówili, że spokojnie mogą płacić 30 czy więcej groszy. Nie pozwolimy na to, żeby polscy rolnicy byli tym najsłabszym elementem, żeby byli oszukiwani, żeby byli w jakiś tam sposób okradani. Te działania, które przedstawiliśmy, które są realizowane, ja przedstawiam w różnych województwach. Cieszę się, że w tym jednym z najważniejszych województw polskich, i nie mówię to przez kurtuazję do władz województwa, w niektórych segmentach jest to jedno z najważniejszych województw rolniczych w Polsce. I to nie jest nic złego. Czasami się próbowało mówić, że województwo czy region rolniczy jest w drugiej kategorii. Nie. To może być wielka szansa dla Polski. My nie mamy zbyt wielu innych atutów eksportowych na przykład. Ale mamy tą znakomitą, dobrą, wysokiej jakości żywność, którą zresztą znakomicie eksportujemy. Prowadzimy rozliczne działania promocyjne, zarówno ministerstwo, jak i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dość powiedzieć, że kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, eksport z Polski wynosił około 4,5 miliarda euro. W ubiegłym roku około 30 miliardów euro. Chcę podziękować za ten dotychczasowy czas tu na Lubelszczyźnie. Znakomita rozmowa również z przedstawicielami administracji rolnej, z udziałem pana wojewody, marszałka,
wszystkich tych podmiotów, które odpowiadają za rolnictwo na Elizowce. Chcę również publicznie podziękować właśnie rynkowi hurtowemu na Elizowce, zarządowi tego rynku, przewodniczącemu rady, panu Arkadiuszowi Szymoniukowi również, który jest wiceprezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Warszawie. Bardzo wspiera również swoje województwo za wielką aktywność, jaką Elizówka wykazuje. Nie tylko jako miejsce handlowania. To nie jest targowisko. To nie jest jedyna rola stworzyć nowoczesne targowisko. Elizówka chce być organizatorem produkcji rolniczej, organizatorem eksportu, organizatorem przetwórstwa, być aktywnym graczem. I cieszę się, że ten rynek hurtowy tak znakomicie również wspiera polskich rolników tu w województwie lubelskim. Cieszyłbym się, gdyby w innych województwach również była taka dynamika i tak odpowiedzialni i mądrzy ludzie, z którymi mógłbym realizować te wszystkie cele, o których Państwu mówiłem. Ten pomysł zgłaszany przez władze wojewódzkie, przez pana wojewodę od dawna, również przez organizacje rolnicze, jest pomysłem rozsądnym. Oczywiście ja odpowiadam również za grosz publiczny i trzeba bardzo mocno pilnować, żeby tu czasami nie doszło do jakiejś gigantomanii. Ale tutaj widząc absolutnie dobrą wolę i taką rzeczywiście kreatywną rolę władz wojewódzkich, pana wojewody, dołączył sejmik, bardzo się cieszę. Ja byłem radnym wojewódzkim 2 kadencje i uważam, że w rozwoju regionalnym również rolnictwa samorząd województwa będzie instytucją kluczową w Polsce. Współpraca z centrum decyzyjnym, ale nie da rady niczego z Warszawy zrobić bez władz regionalnych. Dlatego ta współpraca, liczę na dobrą współpracę. Tu będzie dopasowanie do faktycznych potrzeb. Tyle, ile trzeba, tyle zrobimy. Ani za mało, ani za dużo. I to będzie zawsze celem nadrzędnym lepsza obsługa rolników.